Cześć Wam, z tej strony Warszawka po stolicy. Na początku chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za to, że jesteście tu i oglądacie moje kompilacje. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, no to teraz masz na to okazję. A tak serio, jeśli Tobie spodoba się to, co robię, to sam będziesz wiedział, co z tym zrobić. No dobra, przechodzę do meritum sprawy. Trudno nie zauważyć komentarzy pod moimi filmami, w których to co niektórzy próbują udowodnić swoją rację. Razem z sierżantem sztabowym Mariuszem Kurczykiem z Komendy Głównej Policji spróbujemy wytłumaczyć wam niektóre sytuacje. Przy okazji pewnie i sam się czegoś nauczę. Jedna z sytuacji, w której zawrzało w komentarzach, było spotkanie nagrywającego z taksówkarzem. Myślałem, że mu odpuszczę. A jak dokładnie powinna wyglądać jazda na suwak i kiedy takową jazdę stosujemy? Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy tak zwanej jazdy na suwak mają na celu przede wszystkim unormowanie ruchu w przypadku, kiedy na drodze powstaje duży zator drogowy zaistniały w związku na przykład z wypadkiem drogowym i ruch na tym odcinku drogi jest w znaczący sposób spowolniony. Zaznaczmy i pamiętajmy o tym, że ważnym czynnikiem dla stosowania tych zasad jazdy na suwak jest przede wszystkim zaistnienie warunków znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni. Tutaj mówimy o sytuacji, kiedy tak naprawdę ten ruch jest albo całkowicie zablokowany, albo odbywa się naprawdę w bardzo niskiej prędkości. Zasady jazdy na suwak nie znajdą zastosowania w przypadku, kiedy zmniejszona prędkość pojazdów względem prędkości dopuszczalnej będzie i tak nadal wyższa niż w przypadku zatoru drogowego. Mam tu na myśli sytuację, gdzie na przykład dopuszczalna prędkość pojazdów będzie określona na poziomie 90 km na godzinę, a faktyczna, już zmniejszona, wynikająca z zatoru drogowego, będzie na przykład na wysokości 40 km na godzinę. Wówczas tej zasady jazdy na suwak no raczej nie będziemy stosowali. Pamiętajmy również, że zastosowanie tej jazdy na suwak, tych zasad, będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku zmiany pasa ruchu, bezpośrednio przed miejscem występowania przeszkody lub w przypadku zanikania tego pasa, bezpośrednio przed miejscem, gdzie ten pas się kończy. Prawa jest na końcu. Pamiętajmy również, że kierujący pojazdem, który zmienia pas ruchu, nadal jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Tego obowiązku nikt z takiego kierowcy nie zdjął. My w tym przypadku, jeżeli odnosimy się do zasady jazdy na suwak, przede wszystkim zalecamy ostrożność i apelujemy o to, żeby nie nadużywać tych przepisów, a podczas zmiany pasa ruchu każdorazowo upewnić się, że nasz manewr nie doprowadzi do zdarzenia drogowego. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania związane z jazdą na suwak, to napisz w komentarzu. Na YouTubie się obejrzysz! Na YouTubie się obejrzysz! Coś jeszcze masz do powiedzenia? Przypomnijmy sobie inną sytuację z odcinka 67, w którym to pewien rowerzysta jedzie pasem przeznaczonym dla rowerów. W mojej opinii rowerzysta wykazał się dosyć nieostrożną jazdą, która mogła powodować zagrożenie. Tak naprawdę nie trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy podczas przejeżdżania rowerzysty przed przodem pojazdu kierowca tego samochodu nagle ruszy i dojdzie do zdarzenia drogowego. A pamiętajmy, że rowerzysta, tak samo jak i osoba piesza, to jest niechroniony uczestnik ruchu drogowego, którego żadne elementy pojazdu nie chronią, więc warto, żeby pamiętać o swoim własnym bezpieczeństwie, o tym, żeby cenić swoje zdrowie. Możesz nie jeździć pasem dla rowerów? To nie jeździ, bo będzie płacił mandat. No to jak z tym mandatem? Pas ruchu dla rowerów, bo tak naprawdę z taką częścią jezdni mamy w tym momencie do czynienia, to zgodnie z definicją wskazaną w artykule 2 ustawy Prawo ruchu drogowym, to jest tylko i wyłącznie część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów, więc poruszanie się innymi pojazdami po tym odcinku drogi, po tym obszarze jest zabronione i stanowi każdorazowo wykroczenie, za które można otrzymać mandat karny w wysokości 250 zł i 5 punktów karnych. No i co wy na to? Miałem to nagrane, więc nie ma problemu, i policja przyjedzie. Oczywiście. Policjanci przypominają, że korzystanie z drogi w zmieniających się warunkach drogowych wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników. Kolejny raz w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg apelują także o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, życzliwość i empatię na drodze. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej dla kierowców.policja.pl. Link znajduje się w opisie filmu.
Jeśli chcesz, żebym omówił wraz z sierżantem sztabowym Mariuszem Kurczykiem którąś z sytuacji z moich kompilacji, to napisz w komentarzu. Teraz to wszystko. Trzymajcie się i życzę wam szerokości na trasie i wyrozumiałości na ulicach Warszawy. Pamiętajcie, nie ma takiego miasta Warszawka. Na miasto Warszawa mówimy Warszawa.